żaden aspekt terapeutyczny wzięty pod uwagę terapii nie pokazywał. Może kodowanie na poczucie pewności siebie, na wszystko można kodować. Na seks, na miłość, na pieniądze, na szczęście, zadowolenie, na optymizm, na wiarę w siebie. Wiara potrzebna, jeżeli ktoś mówi, że w coś nie wierzy, to często mam pytanie, czy ta osoba wierzy w siebie. Bardzo istotne, trzeba w siebie uwierzyć, wtedy wierzy się innym. Dopóki nie ma wiary w siebie, to dopóty będzie konflikt. Bo to, co ma, emanujemy tym, co mamy w sobie. Jeżeli nie mamy wiary, to nie wierzymy nikomu innemu, ponieważ przeżyliśmy porażkę, rozczarowanie, ktoś nas oszukał. Albo już tak mówią, jak ja powiedziałem, że tak już jestem. Jeżeli tak jest, to niech tak pozostanie. Także jak Państwo macie tu jakieś swoje zdanie, to pamiętajcie, że to jest Wasze zdanie. Nie musi być innym zdanie. Jeżeli ja tu powiedziałem to, na czym to działa, to jest moja droga, moja praktyka, powiedziałem na czym, jak to wygląda. Niekoniecznie wszyscy zgadzamy się z tym. A jakbyśmy się zgadzali, co, jaki ten świat był nudny, nie? Na wszystko byliśmy pokorni i wierzyliśmy. Jak to dobrze. Dobrze. A pani w tamtym roku była u mnie, tak? No, to może tak zapytamy tutaj, bo to też w to, co pani diagnozował terapeuta. Co pani? To w ilu procentach powiedział pani? No, 99. Proszę, nawet 99. Nie było, bo byłam jakieś 5 lat temu pierwszy raz. Potwierdziło się, że mam problemy z wątrobą od antybiotyków i leków. I cały czas byłam na leczeniu. W tamtym roku właśnie mówiłam na ten temat. Wyniki potwierdziły i teraz już wątroba wraca do nowa. Czyli pani jemu nie mówiła o wątrobie, że pani nie mówiła, on nie, pani powiedział. Wątrobowe, żeby potwierdzić, ale on pani zasugerował, że sprawdzić trzeba wątroby, gdyby to pani... Znaczy nie. Aha, pani... Dowiedziałam się, że mam na jednym miesiącu wątroby plamy. Skąd pani się dowiedziała? Od paratunka. Ale pani nie wiedziała wcześniej. Nie wiedziałam. No widzi pani, ostatnio do mnie dzwoniła pani, która była na diagnozie u pana Filipka, bardzo wdzięczna, to znaczy jej córka. Powiedziała, że uratował Filipek matkę i przed nowotworem, który by mogła, no to był nowotwór płuc. Druga z nowotworem piersi była też i że nie wiedziała o tym i w pierwszym stadium tej choroby sprawdzono i szybki zadziałało. Gdyby nie Filipek, to by ona nie poszła na badania. Pani też nie wiedziała. Czyli myślę, że taka diagnoza... Po prostu potrójnie miałam zły wynik. Widzi pani, ta choroba powstaje w umyśle człowieka. Zgadza się pani, nie? Na poziomie mentalnym. To znaczy ja miałam problemy z migdałami i antybiotyki. Miałam kilka antybiotyków w ciągu roku. Dlatego myślę, że tego typu diagnozy mają swoje... swoje miejsce, tak? Że dobrze, że jest taki Filipek. No to ja zapraszam na takie diagnozy u nas w gabinecie. Można sprawdzić stan zdrowia. Problem skończymy powoli, bo już tu pani czeka. Tak. Spać. No do tej pory trochę jeszcze śpiący jest. Jeszcze po prostu. Utrasznie sobie. Tak. Proszę. Ja tam blisko tego pana byłam. Na mnie ta pana energia w ogóle nie działała. Jak mocny ten strumień jest energii, który oddziałuje na drugie człowieka? Nie wiem. Co? Nie wiem, że pan działał. Gdybym na panią próbował działać, to bym działał na panią. To jest tą energią, tak jak mówienie. Mówię do pana, to pan mnie odbiera i oddziałuje na pana werbalnie i niewerbalnie. A więc panią mnie poszczególnie w tym całym sprawie. Panią nie, bo pani nie była punktem zainteresowania w tym czasie. To także to jesteśmy z kimś powiązani. Dobrze. To jeszcze macie pytania do mnie państwo? Proszę. Proszę opowiedzieć jakąś ciekawą historię z regresji hipnotycznej, takiej do poprzednich wcieleń. Och, tych historii to jest. Mógłbym tu do dzisiaj nawet zrobić regresję może reinkarnacyjną. Chciałabym, aby poddawana, byśmy nie robili pierwszy raz.
ale pani ma dzisiaj bardzo wibracje podniesione wyżej i ja bym musiał dłużej z panią pracować. A obniżemy to obniżać. Proszę. Teraz powoli będzie wchodziła w trans. Wróci do dzieciństwa. Będzie głębiej. Stop. Patrz pani na dłoń. Teraz kiedy opada w dół, wchodzi w trans. Zostawisz tą energię, która weszła w ciebie. 10, 9, będziesz widziała, jesteś małą dziewczynką. Małą dziewczynką. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. To jest regresja, kiedy wracamy do dzieciństwa. Jesteś małą dziewczynką. Małą dziewczynką. Małą dziewczynką. Mała dziewczynka, gdzie siebie widzisz? Mała dziewczynka. W domu. W domu jesteś. Ile masz lat? Ile lat? 6 lat. Kogo widzisz w domu? Sama jesteś? Sama jesteś. Czego się boisz w domu? Czego się boisz? Tu masz lęk przeniesiony z dzieciństwa swojego i ten się wrzucisz. Widzę, nie ma nikogo w domu. Mała dziewczynka. Czego się boisz? Sama jesteś. Ile masz lat? 6 lat. Gdzie mama? Szukaj mamy. Nie ma. A gdzie ojciec? Co jest z twoimi rodzicami? Gdzie poszli? Sama jesteś? Zamknęli w domu? Zamknęli na klucz zamknęli. Zobacz przez okno. Mamy strach wyniesiony z dzieciństwa i wydłuchamy ten strach. Chcesz go to uwolnić? Wydychaj go teraz. Zobacz tego, czego się boisz w domu. Ten lęk, który wciągałaś z siebie, on siedzi w tobie. Dzisiaj wyrzuć ten lęk. Wydychaj go. No i to jest już terapia. Trzeba uwolnić ten lęk z siebie. Jeszcze wydychaj. Jeszcze będę rozprowadzał energię. Wrzucisz ten lęk tego, czego się boisz. Widzimy, że wszystko drży i nogi, i ręce, i całe ciało drży, bo lęk jest duży. Jest lęk sama w domu. No wydychaj ten lęk, połóż się spać i zobacz ten lęk, który wchodzi w ciebie, ciemna postać. Wydychaj ją teraz siebie. Jeszcze wydychaj tą ciemną postać siebie. Tak, wydychaj ją.
No i to terapia musi przebiegać tutaj. Wydychamy ten lęk z siebie i to jest problem. No ten lęk, który połknęliśmy, psychotropy nie pomogą tu na ten lęk, bo trzeba jego w naturalny sposób wyzwolić i wrócić do zdarzenia. I będziesz widziała znowu przyczynę tego lęku. Jeszcze wydychaj, połóż się do łóżka i teraz wobec kładziesz się do łóżka i wydychasz tą ciemną postać, która weszła w ciebie. 10, 9, 8, jeszcze wydychaj, wydychaj, tak? I widzisz teraz przyczynę tego lęku. Jeszcze. Tak, co widzisz? Opisz mi, kogo widzisz. Ciemno jest, ciemności się boisz, tak? Jest ciemno w domu, nie ma nikogo, tak? A co, gdzie mama jest? Też nie ma, jakieś ciemno mamy nie ma, jest widno mamy nie ma. A gdzie jest twoja mama? Szukaj mamy. Ile masz lat? Mogliśmy tego lęku nabawić się w ciemności i w tym układzie nie będzie reinkarnacji, bo trzeba przez dzieciństwo przejść, a nie przez przeskoczyć się rzeki. I tą rzekę trzeba przepłynąć. I tym jest regresja w wieku, że przepływamy dalej do urodzenia. A ja odliczę, spróbujemy odliczę od 10, to będzie siebie widziała, kiedy jest w brzuszku, może rodzi się, sprawdzimy, czy ten lęk przy porodzie nie powstał. 10, 9, 4. 8, 7, ten lęk na szyi, który zapętla się, pętla, wydychaj go. 7, 6, możesz widzieć teraz ten lęk, który zaciska się, mama się denerwuje, strach przed życiem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Widzisz teraz, kiedy rodzisz się. Wracamy do porodu teraz. Widzisz, kiedy się rodzisz, co się dzieje, co czujesz w sobie, dusi cię? Co cię dusi? Pętla na szyi, boisz się życia. Prawda? Boisz się życia, boisz się przyjść na ten świat. Bo dziecko też kiedy się rodzi, boi się przyjść. I ty się boisz przyjść, boisz się życia. Zaciskać się pętla na szyi. Mama się denerwuje? Czujesz strach mamy? Denerwuje się mama. Ty się denerwujesz, że masz się urodzić. Nie chcesz się rodzić. Nie chcesz się rodzić. Czemu? Boisz się życia? Czego się jeszcze boisz? Tak? Czego się boisz? Czego się boisz? Śmierci się boisz, no. Zobacz, ta śmierć w twojej podświadomości, z czym się kojarzy śmierć? Jak widzisz tą śmierć? Opisz mi. Śmierć, no trzeba ją widzieć, czego się boimy, tak? No, jak śmierć wygląda? Twoja podświadomość, kogo widzisz w trumnie? No. W ziemi widzisz. Uuu, to niedobrze. W ziemi, zakopany ktoś. Kto zakopany w ziemi? No i zobacz, kiedy człowiek umiera, co nie może wyjść z trumny? Tak? Co się dzieje wtedy? Tak? Co się dzieje? Dusi się. No widzisz, dusi się. No i teraz jak ktoś wierzy tylko w ciało śmiertelne, a nie wierzy w duszę nieśmiertelną, to będzie się zawsze dusił, bo śmierć będzie kojarzyła się, zakopali kogoś w ziemi i, nie, i już nie wyjdzie z tej ziemi. A trzeba wierzyć, że ciało się zakopuje jak ubranie, a dusza odchodzi do ciała. A wiesz o tym, że dusza odchodzi od ciała? To co, nie możesz się oderwać od tego ciała? Dusisz się? To ja teraz sprawdzimy, czy ty w poprzednim wcieleniu nie byłeś żywcem zakopana. 10, 9, 8. Sprawdzimy, zobaczymy, czy byłeś żywcem zakopana. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pięknie, zobacz to twoje tamto życie, z czym się kojarzy śmierć. Patrz, kogo widzisz z góry zakopanego. Kogo widzisz? Wracam cię do tamtego wcielenia. No, ta, patrz na niego. Co się dzieje? Co się dzieje? Kogo widzisz? Musisz wrócić tam. Księdza, takiego popa. Księdza widzisz, popa. Kogo? Popa? Tak, co on robi, ten ksiądz? Chowa kogoś. No już wracamy w poprzednie wcielenie. Możemy troszkę widzieć ten obraz. Kogo chowa? Pop chowa. Zobacz sobie, gdzie chowa ten pop? Na cmentarzu, tak? No. Tam nie ma grobów. Tam nie ma grobów? To gdzie on ciebie chowa? Tylko chowa. Kogo chowa? Ciebie chowa? No to zobacz, kto w tej trumnie jest. No, kto jest? No to musisz sprawdzić. Musimy śmiało dotrzeć do tych obrazów, które widzisz w swojej podświadomości, bo będziesz się bała śmierci ciągle, że zostaniesz zakopana. No. Co jest? Co jest? Zamknięta jest trumna.
trumna zamknięta. I kto tam w tej trumnie jest? Musimy dotrzeć. Zobacz, zanim zamknęli trumnę. Zanim zamknęli trumnę, kogo widzisz? Kogo widzisz? No? Była otwarta trumna. Zobacz, kto w tej trumnie jest. Kobieta, mężczyzna, musimy dotrzeć teraz. Spokojnie. No? Patrz z góry. Zamknięta cały czas. Kto zamknął tą trumnę? Kto zamknął trumnę? Ja teraz otwieram tu portal z tym i będziesz przeżyjesz to jeszcze raz. Koniec. Przeżyjesz jeszcze raz śmierć twoją. Jeszcze raz. No i reinkarnacja nie polega na przyjemnościach. Byłam królewną, a byłam... No, zobacz, kogo widzisz tam, spokojnie. No, spokojnie, musisz widzisz, uświadomić. Dopóki nie uświadomisz, będę cię trzymał w hipnozie. Kogo widzisz? Nie, tylko tak krótko, taką młodą dziewczynę. Młodą dziewczynę, docieramy. Czyli jest to dziewczyna w tej trumnie, tak? Ale nie widziałam w trumnie, tylko tak twarzy. No dobrze, będziemy dalej śmiały. Musisz wrócić do tego i swojej wyobraźni odkryć teraz, kto tam jest w trumnie. Co się stało z tą dziewczyną? Poczujesz jej ciało, teraz wejdziesz w to ciało. Zobacz siebie z góry, no. Cały obraz otwieram ci teraz, spokojnie. Co się z nią stało, z tą dziewczyną? Tak? Nie. No, spokojnie. Nie wyjdziesz z tego stanu hipnozy, dopóki nie odblokuje cię. Dopóki nie rzucisz strachu przed śmiercią. Pogłębię twój trans teraz. 10, 9. Musisz wejść tam i wrócić z powrotem do tych obrazów w swoim śnie. Jak w śnie. 8, 7. Popatrz teraz tam. Pop jest ta dziewczyna młoda. Popatrz, zanim ją pochował, co się, kto ją zamknął w trumnie i zabił gwoździami. 7, 6, 5, 4. No, opisuj teraz z góry to. Z góry patrz na to. Tak. Dobrze, ja cię wsadzę do tej trumny i będziesz tam w tej trumnie siedziała teraz. Gryzła palce. Wydychaj ten strach się. Wydychaj. Otworzyć tą trumnę. Ja ją otworzę teraz. Otworzyć ją. Otwieramy trumnę. Otworzyć wieko. Otworzyć wieko tej trumny. Czy zakopiemy ją? Nie. To otworzyć wieko. To wracamy do tego wcielenia twojego i weźmiemy wieko, otwierzymy. Tam, kto został sam... No, kto został tam zabity w tej trumnie? Małe dziecko. Kto? Małe dziecko. Ile to dziecko ma lat? Co? Nie ma. Co się z nim stało? Tak. Wracam ciebie do tamtego wcielenia, kiedy to się wydarzyło. 10, 9. Niech twoja podświadomość pokaże teraz te wszystkie obrazy, które ciebie dotyczą. Zobacz, czy ty jesteś matką tego dziecka. Czy jesteś tym dzieckiem? Patrz z boku, z góry. No, co się dzieje? Opisuj. Dziecko w dużej trumnie. A ta młoda kobieta, kto to jest? Patrz na nią. Kto to jest ta młoda kobieta? Taka młoda dziewczyna. Tak. Mam taka 15 lat. No cię ta dziewczyna, widzisz ją teraz. Ona tak jakby unikata. Ja teraz wracam cię do poprzedniego wcielenia. Zobacz swój dom i swoją rodzinę. Tam skąd pochodzisz. 10, 9, 8. Wschodnie tereny. Popa, widzisz. 7, 6, 5. Wróć do swojego tamtego wcielenia. 5, 4, 3.
2, 1, 0. Teraz możesz z góry to wszystko opisywać. Ja cię wróciłem. Obrazy teraz przewracam z powrotem twojej podświadomości. Możesz widzieć jak na filmie. Opisz mi teraz dom, rodzinę twoją. Tak? Powolutku opisujesz z góry. Mów. Tak. Takie chaty trochę. Jakie chaty? Z Bali. Chaty z Bali widzisz, tak? To jest poprzednie twoje życie. Dalej. Ile masz lat? Ja siebie nie widzę. Zobacz siebie. Kim jesteś tą dziewczyną? Tak? Dobrze, dalej idziemy. Co tam robisz w tej wsi? Facet jest, dobrze. Co się dalej dzieje w twoim życiu tamtym? Czego się boisz? Przeniosłaś strach stamtąd, tak? Musisz tam wrócić. No wróć tam. Boisz się to widzieć? Czy chcesz to widzieć? To proszę, twoja podświadomość pokazuje dalej, opisuj tą wieś. No. Dobrze, tak troszkę energii zdejmiemy i emocje zdejmiemy, żeby te emocje nie działały na ciebie, tak? I będą tylko obrazy. Zdejmujemy emocje. Teraz wchodź głębiej. Zdejmujemy emocje z tamtego życia, gdzie się kurczysz, boisz. Będziesz opisywała teraz wyraźnie mi te obrazy. No, gdzie siebie widzisz, pisz. Tak. Boisz się tego mężczyzny? Nie. No już. Dobrze. To zostawiamy, wyciszymy emocje z tamtego życia i będziemy to zostawiamy. Co zapytać? W reinkarnacji czy w regresji wieku to jest tak jak aktorstwo. Aktor, który gra pewną rolę, to wpierw uczy się kwestii scenariusza i dobiera emocje do tego scenariusza. Tak? A tu jest odwrotne aktorstwo. Osoba poddana hipnozie wpierw wyzwala emocje, uczucia, czy to będą uczucia radości, miłości, czy to będą emocje żalu, gniewu, strachu i tak dalej, a dopiero widzi wizję, czyli scenariusz, widzisz, czym to się łączy. Odwrotnie aktorstwo jest. No, jeżeli by ktoś mówił, że ktoś jest aktorem tutaj, to czyli odwrotnym aktorem jest, a jak jeżeli na scenie. Tu emocje, jak widzicie, przy tych emocjach widzi wizję wtedy lub odczuwa to, co jest. Jedni bardziej czują, jedni widzą, inni mogą słyszeć obrazy, odbierać. Zależy na których zmysłach astralnych odbieramy te obrazy. Powiem panu, że nie wszyscy byli księżniczkami, królowymi, bo w to nie wierzę. Przeważnie przeżywają katarzys, uwolnienie. I powiem panu, że nie jest ta reinkarnacja w mojej terapii widziana poprzez pryzmat odwrotności, czyli karmy. Uważają co niektórzy, że jak w tamtym wcieleniu komuś krzywdę robiłeś, to dzisiaj jesteś ofiarą, albo odwrotnie. Uważam, że moich obserwacji wynika, że ofiarą można być przez wiele wcieleń. Tak jak przy wiele lat w naszym życiu, dopóki nie zrozumiesz, dlaczego ofiarą jesteś, tak i odwrotnie katem można być. Dopóki nie zrozumiesz, dlaczego jest katem dla innych. I to jest oczyszczenie, katarzys takie, żeby świadomie człowiek przeżył to w obecnym życiu. Dlaczego jest zamknięte tamto wcielenie? Ponieważ nasz umysł by nie przeżył tego, ale podświadomie i tak pamiętamy to. I może to nie wszyscy może o tym wiedzą, że w snach i tak przeżywają poprzednie wcielenia. Dzieci do 5 roku życia pamiętają poprzednie wcielenia, a dzieci do 10 roku w snach widzą i przeżywają poprzednie wcielenia, śnią o nich. Nie wiedzą dlaczego.
nie zwracają na to uwagi, a ludzie, którzy bardziej oczyszczają się, medytują, oczyszczają się poprzez medytację, czyli kontakt z swoją nieświadomością, mają łatwiejszy dostęp do nieświadomości, budują ten pomysł, który nazywa się intuicją i pomocą intuicji wchodzą w taki stan. Jeżeli osobę, którą ja nie przejdę obecne dzieciństwo, to nigdy nie próbuję wrócić do poprzedniego wcielenia. Dlatego, że ono będzie zafałszowane na bazie tego rekompensaty naszego, czyli braku wartości swojej, niedowartościowania. Obecnie człowiek, który jest poniżany, zagubiony, biedny, chce widzieć siebie, że kimś był ważnym w poprzednim wcieleniu. I miałem taki właśnie przypadek człowieka, który był brygadzistą, bardzo ważne dla niego to było stanowisko i jak ja go wprowadzałem w poprzednie wcielenie bez przejścia obecnego życia, to siebie opisywał, że jest królem. Królami opisują osoby niedowartościowane. Chcą być kimś ważnym. Jak rozmawia ktoś z panem i chce pokazać, że on jest kimś ważnym, to mówi: wiesz, mam tu firmę, mam tam firmę, mam konto, mam tu i tak dalej i tyle mam, a później na końcu mówię: słuchaj stary, daj mi dychę na piwo, bo ja chciałem coś wyjąć. Mówisz: no kurde, a gdzie masz pieniądze? A na końcu mam, albo żona zabrała, bo nie ma pieniędzy, a ma kilka firm. To są osoby niedowartościowane. Ja tego człowieka, brygadzistę, tu z Wrocławia, cofałem do poprzedniego wcielenia i pisałem, że był królem. Pytam, gdzie ten król jest? No siedzi na tronie. No i co tam dalej jest? Opisz mi. No są poddani, przynoszą daniny i temu królowi kłaniają się. No i pytam dalej, pogłębiam, ściągam te emocje z niego, które chcą uczynić go kimś ważnym. To opisuje, że siedzi w wiejskiej chacie i jest sołtysę na końcu i wpisuje kwity na nawozy z tamtych czasów, poprzednie wcielenie, nie? No i ci królowie chłopi kłaniają się i pół litra mu przenoszą za te kwity, za to, że wypisuje i płacą. No. I te daniny to pół litra były, które przenieśli. To był król. No król wsi. Też sołtys jest. Król cyganów jest też, tak? Król królów jest. Także tym królem można być. Żona mówi do męża: ty mój król, kochany. No też może być królem dla żony, zależy to dla kogo. A on jako sołtys był królem wsi. Ale jeszcze doszło do tego, że ta wieś była kolonią i miała 15 chat. Tak, to był dużym królem, tak? I w tym czasie te kwity wypisywał, dawał pieczątkę sołtys. Możesz pójść kupić nawóz, albo coś, paszę dla kury. Także uważaj z tym poprzednim wcieleniem. Nie jest to. Często prawdą jest, że widzimy to, co chcemy widzieć, ale rolą terapeuty wprowadzić głębiej i głębiej, żeby te fantazje jego pobożne życzenia i niedowartościowania usunąć, a wejść w głębszy trans. Dlatego takie powierzchowne reinkarnacje nie należy wierzyć. Dlatego oni się gubią w tym. Reinkarnacja musi być głębokim transem, gdzie musi być jasno, jak film oglądać swój. I w tym filmie ma siebie widzieć w takim wymiarze czterowymiarowym, że on uczestniczy w tej akcji, w polu walki. Jak po śmierci ludzie umierają, odchodzą te pierwsze dni do takiego wymiaru kroniki Akaszy i widzą w pierwszych trzech dniach po śmierci swoje życie. Przewija się to życie i jego oglądają. Oni widzą w czterech wymiarach, istnieją w tym wymiarze czwartym, w środku i doświadczają tych emocji, nawet które zadawali innym, cierpienie czy emocje ból. I to jest właśnie to, czego się ludzie boją po śmierci, bo czują, że on jeszcze raz to przeżyje. Kiedy my w ciągu naszego życia, tu nasza kamerka taka nagrywa to trzecie oko, ten film, i kiedy przychodzi pach, to wtedy jak te kasety wideo, cykl przebija się z powrotem,
i wyświetla to wszystko, co było nagrane. Pewne to jest, zapewniam Państwu, bo ja to przerabiałem w sensie z ludźmi, którzy poważnymi ludźmi, którzy nie wiedzieli o tym, o reinkarnacji. A jak chcę o reinkarnacji trochę, bo już nie będę tu robił. Był u mnie, to już wiele lat temu, tutaj nieznajomy, ale kogoś polecił go, profesor z Uniwersytetu Prawa. No i taki właśnie, bo dlaczego mówię o prawie, bo tu ludzie są tacy właśnie konkretni, logiczne myślenie, analityczne i tam nie ma fantazji, nie może być. No bo wiadomo, on nie może przesunąć przecinka albo czytać inaczej, jak ktoś napisał i myśleć inaczej. No i jak ja go prowadzałem w głębi, to on zaczął płakać, że o już powolutku będziemy wyprowadzać. On płakał, że jemu zimno jest, czy tam w polu pracuje i tak dalej. I opisywał tam to wcielenie sobie. Tak, proszę Państwa. No i mówiąc o tym prawniku, płakał w hipnozie, że ciężko musi w polu pracować. No i pisywał ten dom swój jako taką z XVIII wieku. No potem, później jak go wyprowadziłem, ja mówię, panie, co mi się dać, no jakieś wieś, chata, ja nie lubię wsi. Ja mówię, tak, no to chyba tam mam pana poprzednie wcielenie było. To ona mówi, jakie wcielenie? Czy ja, mój dziadek był oficerem austriackim, a mama była profesorem chemii, a tam jeszcze ojciec ludzi. No i mówi, ja jestem silnie pochodny. No, no może nie, ale coś pan z tą wsią miał, czy pan polu orł. No właśnie, widziałem ten dwóch i taką moją mamę, wiejską kobietę siedzącą pod domem. No i tak mówię, wie pan, ja panu nagrałem to poprzednie, to co pan mówił, nagrałem, niech pan to sobie przesłuchał, bo nie, niech pan to wyrzuci ci schowę, bo wie pan, jak moi koledzy to usłyszą, albo znajomi, to zwariowało, jakieś wcielenia opisuje, ale ja bym chciał wiedzieć na tym więcej temat, ja bym to pan sobie poczyta, bo nie ma czasu, nie ma, i później chętnie do mnie przychodził podładować się i rozmawiał na temat poprzednich wcieleń, bo zaczął na ten temat czytać. I sam się wkręcił w to, także ja nic nie robiłem, bo wkręcałem w te wcielenia, sam jeszcze odtwarzał to wcielenie. Jeżeli ktoś nie wierzy w te rzeczy, to znaczy u niego nie ma. Jak z chorobą, jak nie wierzy w chorobę, to nie ma. Jak wierzy w coś, to chyba jest to w tym coś. Także nie udowadniamy tego. To jak to się dzieje, że przy narodzinach przekraczamy tą rzekę zapomnienia i w następnym wcieleniu nie pamiętamy już tych poprzednich wcieleń? No prosto, dla mnie jest wytłumaczenie, że dusza odchodzi do kroniki Akaszy, tak jak pana informacje, które pan nagra tu, albo pan je puści, albo do archiwum odchodzi. Ja miałem filmów nagranych, które leżą w archiwum i nie puszczają. Archiwum to jest ta kronika Akaszy, ta sfera duchowa, to jest stan świadomości. I kiedy my przychodzimy tu jako informacja, bo człowiek jest taką formą, dyskietką, która nazywa się formą energią informacyjną, czyli zapisamy tu życie człowieka, to jak pan wyśle w swoim komputerze e-mail do innego, wyśle pan film ten sobie komuś tam i ten film gdzieś zatrzyma się w przestrzeni. Prawda? On dojdzie. Tak samo i człowiek ma taki film nagrany, tą dyskietkę, nie fizyczną, tylko plik. I ten plik z powrotem wraca na ziemię i przyjmuje ciało, ale on jest uśpiony. Uśpiony. Dopiero on zacznie działać, ta dyskietka zacznie działać, kiedy ja ją tam uruchomię. Ona nic nie warta jest teraz. Może ją uruchomić nie można, tu jest informacja. I się do tego. Ktoś mówi, puścił to, CD puścił, albo DVD puścił na CD i mówi, nie odbiera, nie czyta. Później człowiek czyta taką dyskietkę w stanie, w innym stanie świadomości. A to pyta, jak to jest zapomnienie? To znaczy, te dusze są uśpione, dlatego twierdzę, że my przechodząc tu na ziemię zasypiamy. I twierdzę, że niektórych nie trzeba wprowadzać w hipnozę, tylko wyprowadzać z hipnozy, bo oni śpią.
Nie, dziewczyny są nieaktywne. Trzeba je pobudzać, podnosić w pracy właśnie. Jak przychodzą do mnie młodzi, młodzi ludzie mówią, że nie wie, nie musi nic, nie chce. Przychodzi po to, żeby chciało się coś chcieć zrobić. Uśmiony jest i ja jego muszę pobudzać, jak sportowca do działania, do leczenia. No to złożona to na dłuższe rzeczy, nie tylko na wykład inny. Dla innego to jest ciekawe, dla drugiego nie. Przerażające może nawet, że ktoś tam ma wpływ na niego. Proszę. A czy w tej hipnozie terapeutycznej można te negatywne wszystkie programy usunąć i zastąpić je pozytywnymi programami? Widzi pan, życie nasze ciągle tu, prawo karne, narodzin i śmierci, jest tym, że my przychodzimy po to, żeby oczyszczać swoje emocje. Nie jesteśmy złym teraz społeczeństwem. Przecież kiedyś byliśmy patetami, zbrodniarzami, wojownikami, agresywni byliśmy bardziej, jak teraz. No, agresywni są reszty tacy, na niższych wibracjach. Oni my żyją jeszcze jak w średniowieczu. No i my oczyszczamy się, czyli ewoluujemy się. Czyli dusza ewoluuje się, idzie do góry. I to jest naturalny stan. Dlatego mówi się nawet w pewnych religiach, sektach, że nie należy poddawać się. Ja uważam, że należy sobie uświadamiać i ten proces można przyspieszyć, uświadamiając sobie, dlaczego mam tak w życiu podwórkę. Czyli zmieniam swój program. W 95% żyjemy programem z przeszłości. To, co wynieśliśmy z domu, z rodziny, ze społeczeństwa, nawet od swoich bliskich, poddaliśmy się temu programowi. A ciągle jesteśmy programowani przez kogoś. Od dzieciństwa matka przytula dziecko, programuje. Druga nie przytula dziecko, dziecko się chowa chłodno. Jedna tak, druga mówi, że kocha, druga mówi, a tamta mówi, że je cię karmię, to chyba kocha, jak ci daje jeść. Zawsze, że jaki ten program dany. I mówi się później dziewczyna, mówi, mój partner jest zimny, chłodny, bo on taki przeszedł chłodny. Program, to jest program, który trzeba zmienić, można go zmienić. Czyli na linii czasu przestrzeni, podświadomości wróci do tego momentu, kiedy wydarzyły się te sprawy, traumy jakieś, przerażenia, przeżycia, gwałty, molestowania seksualne i oczyścić te wspomnienia. Umysł oczyszcza się wtedy i tam, gdzie wpada często we kolejne tego zdarzenia, zapisuje się ta linia tutaj na podświadomości mózgu naszego. Tak naprawdę mózgu nie ma, bo my mamy pole informacyjne wokół siebie. Mózg tylko przekaźnikiem informacji jest. No, szczerze to tyle bym powiedział, a programy należy zmieniać, dlatego ja tutaj prowadzę też kurs autohipnozy, który uczy właśnie, jak sam pacjent może ze sobą pracować, zmieniać, żeby umiał wejść w stan autohipnozy i wizualizować sobie te problemy i sprawy, które były niewłaściwe w jego życiu i zmienić na właściwe, pozytywne, konstruktywne i zastąpić te wszystkie negatywne myśli, czyli pesymizm, optymizmem, choroby zdrowie, zło dobrem i tak dalej. To cały czas idziemy do przodu, nie do tyłu.